Siema, no widzowie, przyjechała do mnie ciężarówka z maszynami, wydano to 100 tysięcy, odpalam się, znaczy 40. Dwa tiry to przyjechały, tam jeden, tu drugi. Jedziemy dzisiaj na złom, bo jakby to powiedzieć, komornik zabiera od gospodarzy traktory, na przykład coś przeskrobali czy co, to zabiera traktory i potem na licytację je daje i zobaczymy, co wygramy. Za darmo oczywiście. Wystarczy kupić numerek za 100 zł i można wygrać traktor fajny nawet. Akurat w tamtym odcinku kupiliśmy Zetora, jak pamiętacie. Chyba tam jest Zetor, 134 konie, Fendt, 115 i 30. Oczywiście oni mają maszyny, więc z maszynami kupujemy, znaczy z maszynami dostajemy jakby. A dziś tak maszyny, dziś tak bardziej nowe rzeczy. Nowe nabytki, tak jakby. W następnym odcinku prace polowe. Pewnie. Dobra. Stawiam te brony. Zaraz będziemy szukać tego. Tamten pan był miły i po prostu powiedział, że potem to zabiorą. Tylko najpierw pozwolił mi, że tamten sobie wjadę, a ten tu już samemu wjechał. Bardzo miły pan, polecam. Agrolifta. Bo za gromy to kupiłem. Takie szroty mieli. To kupiłem od nich. Czemu by nie? Bo Agrolift też kupuje stare rzeczy, żeby potem je sprzedać dla takich mniejszych rolników, żeby dla mnie. Ustawię się tu. Odgaszę tu. To tu jest nowa przyczepka i pług. On na biegu był? Chyba tak. Co by na biegu zostawił i gospodarz? Czy nie gospodarz, tylko ten kierowca?
Powiedział, że potem to zabierze, więc... Ja się tym nie przejmuję. Kurde. Krzyczapę chyba postawię tu. Tutaj jest ten zatorek, co sobie stoi. On, zobaczyłem też, że on jest na korby i tak opala się go normalnie. Można go odpalać normalnie i na korby też. Więc jakby ten nie działa, to można na korby go odpalić. Idziemy z buta tam. W sumie to jest blisko ten. Ojojoj, drzewka. No to tak, to są te traktory. Od najmocniejszego do najsłabszego. To jest najsilniejszy traktor. Nie wiem, kto go będzie miał. Tego też nie wiem, kto będzie miał. Tego też nie wiem, kto będzie miał. Tu mamy z autosanką i 30. Fend z rozrzutnikiem, trochę już większa moc. A tutaj jest Zetor z... No, ojojoj, z łańcuchem. No to do wyciągania taki. Dobra, idę tam do pana na licytację. No 68. Czekaj, 69. 63. 68. To tu, ten, Fenda. Fenda wygrałem. Kurde. On ma tylko 115 koni, ten ma 139 koni. Ja już nie mogę normalnie jeździć, to jest mój Fend. Tylko będzie go trzeba zarejestrować. Powoli wyjeżdżamy. Nie no, nowy nabytek. Nawet fajny. Robi wrażenie. Ale potwór. Pewnie ile tu się mieści. Rozpędza się do 52 na godzinę. Z obrotów ja mu zajdę. W sumie rozrzutniki i takie ciągle mi się przyjdą. I w końcu mam 60, 40, Fend. I to nie byle jaki Fend. Stukonny. Liczyłem, że 30 wygram. Ale że Fenda? Gdzie by tu go schować? Patrzcie, jaki to wielki jest. No trochę duże. Ja bym chyba do szopy go tam schował na tło. Wjadę tędy. Od tyłu najlepiej. Ja nie będę go na wyłożę trzymał, bo ukradną mi co? Wolę go trzymać w takim pomieszczeniu. Tu sobie Fendę zaparkuję. Też biegi jakie. Nie no, klasa. Takim to da się jeździć. Czekajcie, pójdę tu, zobaczę ile mogę cofnąć. Dużo mogę cofnąć.
Już dosyć? Może dosyć, dobra. Nie no, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba taki zestawik. Wygraliśmy, bardzo się cieszę. Duży ciągnik, bardzo duży. No i co, w następnym odcinku jakieś prace polowe. Co, to by było na tyle w tym odcinku. Cześć, Simona.